On jest w niej zakochany od pierwszego spotkania. Ona natomiast niemal go nie dostrzega. Przez 30 lat co jakiś czas ich drogi przecinają się. Wygrywa jego determinacja, dzięki której udaje mu się obudzić uczucie w kobiecie jego marzeń. Sztukę Old Love, czyli Stara Miłość nie rdzewieje w wykonaniu Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Artura Barcisia, Marii Niklińskiej i Adama Krawczyka, płońska publiczność mogła obejrzeć w czwartkowy wieczór 23 marca w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Takie czasy się zrobiły, że każda mała miejscowość ma swoją salę widowiskową, w której można zagrać praktycznie wszystko, każdy spektakl teatralny, a zapotrzebowanie jest ogromne, więc zamiast publiczność przyjeżdżać do Warszawy, to my przyjeżdżamy do publiczności i to jest bardzo wdzięczna i wspaniała publiczność. Uwielbiam. Old Love to sztuka stawiająca istotne pytania, ale jednocześnie pełna humoru i ciepła. Takimi samymi pozytywnymi emocjami odwzajemniała się artystom publiczność. To jest ogromna satysfakcja, kiedy wychodzi się po spektaklu, czy po zakończonych ostatniej scenie do ukłonów i na przykład ludzie wstają. Tak jak dzisiaj w Płońsku. Tak jak dzisiaj w Płońsku, czy no, tak jak często się to zdarza. To ja mam zawsze łzy w oczach i ściskam mi gardło, bo przecież wcale nie musiałem zostać aktorem. Po tylu latach? Tak, zawsze. Old Love to dzieło popularnego kanadyjskiego autora Norma Fostera, twórcy ponad 40 sztuk. Spektakl prezentowany w Płońsku grany jest w Polsce i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, od 3 lat. Zapraszamy Państwa do obejrzenia całej rozmowy z Arturem Barcisiem przeprowadzonej po spektaklu w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku.